Cześć, jeżeli planujesz założyć stronę internetową, to prędzej czy później natkniesz się na temat rejestracji domeny pod tą stronę. Zobaczysz wtedy, że ilu dostawców domen, tyle cenników i promocji. W tym filmie chciałbym sprawdzić razem z Tobą na ekranie, czy zakup domeny za 0 zł, czyli takiej bardzo popularnej promocji wśród polskich operatorów, jest rzeczywiście opłacalny i jak wygląda utrzymanie takiej domeny w kolejnych latach. Zapraszam do oglądania. W tym filmie pokażę Ci, na co zwracać uwagę podczas zakupu domeny, ale będziemy mówić tylko o cennikach. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wybierać konkretną nazwę domeny, jak ona powinna być zbudowana, jaka powinna być końcówka, to odsyłam Cię do innego filmu na moim kanale. Ten film ma już kilka lat, jednak merytorycznie ta wiedza jest aktualna, dlatego więcej zobaczysz tam. Link do tego filmu znajduje się w karcie w rogu ekranu. A teraz przejdźmy już do ekranu i zobaczmy, czy rzeczywiście opłaca się kupować domeny za 0 zł. Przejdźmy do wyszukiwarki Google, wpiszemy sobie tutaj frazę domena i wejdziemy sobie w kilka pierwszych wyników. Tutaj mam akurat domena za 0 zł, więc to jest to, co nas interesuje. Ale sprawdzimy sobie też kilka innych stron. Zobaczymy, jak to wygląda u innych operatorów. No i pierwszy tutaj tytuł: darmowe domeny internetowe, 5 domen PLN za 0 zł rok. I teraz wszystko fajnie, tylko interesuje nas to, ile my zapłacimy po tym roku za każdy kolejny rok. Teraz, żeby to sprawdzić, powinniśmy znaleźć coś takiego jak cennik. Zwykle to jest gdzieś ukryte. Tutaj jest na samym dole. I mamy cennik domen, powiedzmy, że PL. Rejestracja mamy 12 zł brutto, czyli tutaj obowiązuje ta promocja za 0 zł. Natomiast przedłużenie mamy 123 brutto, no i jakieś tam inne opłaty. Generalnie interesuje nas odnowienie, ponieważ to jest to, co będziemy płacić co roku za utrzymanie tej domeny. Więc no, tutaj mamy pierwszy przykład home.pl, gdzie mamy rejestrację za 0, przedłużenie za 123. Drugi przykład, nazwa.pl. Tutaj też mamy promocję, że domena jest za 0 zł. Wybierz bezpieczną domenę za 0 zł, tutaj możemy ją sobie wyszukać. No i tak samo powinniśmy zobaczyć sobie cennik. I teraz tutaj mamy informację, że przedłużenie domeny kosztuje 10 zł miesięcznie. To są ceny, powiedzmy, że brutto. Sobie coś mi ten przełącznik tutaj niekoniecznie działa. Ok, działa. 12,30 brutto, czyli razy 12 miesięcy. Razy 12. No to mamy prawie 150 zł brutto za przedłużenie tej domeny. Czyli tutaj mieliśmy te 123, tu mamy około 150. Kolejna firma, oczywiście to nie jest reklama czy antyreklama żadnej firmy, weszliśmy w Google i zobaczyliśmy, co jest akurat dostępne. Tutaj też mamy 5 domen za 0 zł i zobaczmy sobie, czy jest tu gdzieś jakiś cennik. Tutaj mamy cennik na dole. No i tutaj mamy na przykład domena.pl, odnowienie 123 zł brutto. Więc podobnie jak na home, zresztą to jest prawdopodobnie ten sam właściciel, ale mniejsza z tym. Teraz mamy tutaj jakąś stronę domena.pl. Rejestracja to jest jakby odnowienie roczne, więc to jest 100 zł netto, więc mechanizm jest podobny. Teraz mamy stronę domeny.pl i tutaj zobaczmy sobie też cenniki. No i teraz tutaj też jest standardowa cena, rejestracja, tam była jakaś za 0 zł, tutaj gdzieś mamy te niecałe 10,
No i cena odnowienia to jest 99 netto. W każdym razie wszyscy tutaj kuszą nas tą rejestracją za 0 zł i odnowieniem w kwocie rzędu 100-150 zł. Natomiast przykładowo OVH, zobaczmy sobie, tutaj mamy rejestrację za 10 zł netto, 12 brutto. Aha, ok, mamy od razu informację o odnowieniu, 49 brutto. Czyli w przypadku tam chyba nazwy, tutaj mamy praktycznie 3 razy taniej za odnowienie tej domeny. No tylko, że za rejestrację musimy zapłacić 12 zł. Czyli powiedzmy, że jeżeli korzystamy przez 5 lat ze strony, tutaj mamy 5 razy 150, czyli mamy około tam 750 zł przez 5 lat za domenę. Natomiast tutaj 5 razy 50, czyli mamy 250 zł. Czyli praktycznie za to samo, bo to się niczym nie różni, tam przepłacamy dość dużo. Dlatego oczywiście OVH to nie jest jedyny operator, który ma taką cenę, są też inni, można sobie poszukać. Chodziło mi o to, żeby pokazać zasady działania, na co patrzeć, że warto patrzeć na odnowienie domeny, a nie tylko na to, że rejestracja jest za złotówkę. No cóż, jak widać, warto zawsze wczytać się dokładnie w cennik każdej usługi internetowej, jaką zamierzamy kupić. Często takie magiczne promocje, zarejestruj domenę za 0 zł, czy odbierz coś tam za darmo, są tworzone tylko po to, aby przyciągnąć klienta, który chce oszczędzić, a w konsekwencji z perspektywy kilku lat traci na tym, a zyskuje na tym oczywiście dostawca takiej usługi. Dlatego warto zawsze wczytać się w cennik, zanim zarejestrujemy sobie domenę, czy skorzystamy z jakiejś innej fantastycznej internetowej promocji. Jeśli oglądasz film o domenach, to prawdopodobnie interesuje Cię założenie strony internetowej lub sklepu. Polecam Ci zapoznanie się z ofertą mojej firmy. Znajdziesz ją na www.arturkosiński.pl. Są tam dostępne referencje, realizacje, cenniki itd. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. Także zapraszam do zapoznania się z moją stroną. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, to daj kciuk w górę pod nim. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je w komentarzu. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale, to zasubskrybuj kanał, a także zapisz się na newsletter na mojej stronie. Każda osoba, która zapisze się na newsletter, na moment publikacji tego filmu otrzymuje darmowego e-booka 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.